Polsce.pl, Maciej Wolny, kłaniam się Państwu. Witam również mojego i Państwa gościa, którym jest pan Witold Bańka, prezydent Światowej Agencji Antydopingowej, były szef resortu sportu. Witam serdecznie, dzień dobry. Jak nastrój przed spotkaniem Polski ze Szwecją? Bojowy, aczkolwiek myślę, że ten najbardziej bojowy jest u piłkarzy. Na pewno będę żył tym spotkaniem bardzo mocno kibicował i pozostaję optymistą, mimo tego, że nie będzie to łatwe spotkanie. Natomiast myślę, że wszyscy jesteśmy optymistami, wierzymy głęboko, że biało-czerwoni pokonają Szwedów i przejdą do dalszej fazy turnieju. Te trzy punkty to będzie coś najważniejszego do osiągnięcia w kontekście właśnie dalszej gry naszej reprezentacji na turnieju Euro 2020, ale chyba jeszcze ważniejsza jest ta postawa reprezentantów. Chcielibyśmy oglądać postawę naszej reprezentacji taką, jaką widzieliśmy w meczu z Hiszpanią, a nie w meczu ze Słowacją, o którym najchętniej chyba chcielibyśmy zapomnieć. Jak pan ocenia dotychczasowe właśnie występy reprezentantów Polski na Euro 2020 ze swojej perspektywy? Ja tam chyba z tyłu widzę też piłkę za panem, więc ten nastrój, tak jak pan mówił, bojowy. Jaka jest ocena dla naszej reprezentacji po tym przegranym spotkaniu ze Słowacją i remisie z Hiszpanią? Myślę, że wszyscy mieliśmy takie wrażenie, że to były kompletnie dwie drużyny, dwie różne postawy. No pierwszy mecz, no nie można inaczej ocenić jak negatywnie w kontekście całości postawy drużyny. No a drugi mecz, no to zupełnie inna jedenastka. Piłkarze zmobilizowani, piłkarze waleczni. Mogliśmy odczuwać naprawdę wielką dumę z tego, jak grali w tym meczu. Z drużyną, nie bójmy się tego powiedzieć, silniejszą. No Hiszpanie zdecydowanie lepszą drużyną od polskiej reprezentacji, a mimo tego nasi piłkarze stanęli na wysokości zadania i udowodnili, pokazali, że poprzez walkę, poprzez zaangażowanie można wyszarpać, wyrwać ten jeden punkt i można naprawdę godnie walczyć z silniejszym przeciwnikiem. I ten mecz powinien być takim motorem napędowym na spotkanie ze Szwecją. Wierzę głęboko z naszymi kolejnymi przeciwnikami w kolejnej fazie turnieju, walcząc do końca, będąc zmobilizowanym i pełnym energii i siły. Futbol jest nieprzewidywalny i może zdarzyć się naprawdę wszystko. Proszę mi powiedzieć, panie prezydencie, czy Światowa Agencja Antydopingowa jest w jakimś stopniu zaangażowana w Euro 2020? Wiem, że FIFA na pewno ustala te przepisy antydopingowe na podstawie kodeksu WADY. Na stronie UEFA można znaleźć listę substancji niedozwolonych, właśnie również stworzoną przez Światową Agencję Dopingową. Czy jest to jeszcze jakiś wyższy stopień waszego zaangażowania? Oczywiście UEFA ma własną wyspecjalizowaną agencję, współpracuje z instytucjami, które przeprowadzają badania antydopingowe, ale oczywiście podlegają tym samym regułom, które ustanawia Światowa Agencja Antydopingowa, podobnie jak FIFA. My jako WADA jesteśmy globalnym regulatorem całej polityki antydopingowej. Mamy około 700 sygnatariuszy naszego kodeksu. To jest 191 państw i ogromna liczba federacji światowych, sportowych, w przeróżnych dyscyplinach sportu. Także oczywiście piłka nożna też i FIFA i podlega naszej jurysdykcji, a tym samym także UEFA jako federacja odpowiadająca za futbol na starym kontynencie. Jeszcze trochę o Euro 2020, ale również w kontekście dopingu. Ja pamiętam, jak w 2019 roku jeszcze toczyła się taka dyskusja, czy Mistrzostwa Europy powinny być organizowane w części, tak jak są teraz właśnie w Rosji. Czy Sankt Petersburg powinien mieć te mecze jako gospodarz Euro 2020, jako jeden z gospodarzy Euro 2020. To wszystko przez aferę dopingową właśnie z Rosją w roli głównej. Rosja podczas tego turnieju i organizuje te mecze i występuje również pod swoją flagą, no ze skutkiem takim, a nie innym, ale to zostawmy na boku. Czy pan, panie prezydencie, uważa, że te przepisy czy te kary powinny zostać rozszerzone właśnie na przykład na turnieje o randze Mistrzostw Europy, bo w tym momencie te kary obejmują tylko turnieje Mistrzostw Świata? No taka była rekomendacja Światowej Agencji Antydopingowej, naszego niezależnego komitetu, który rekomendował sankcje, które później zostały zaakceptowane przez komitet wykonawczy i finalnie potwierdzone w jakiś sposób przez Trybunał Arbitrażowy w Lozannie, obejmują imprezy rangi mistrzostw świata, nie rangi mistrzostw Europy. Więc takie my jako
w tym sporze z Rosją, który wygraliśmy przed Trybunałem Arbitrażowym, odgrywaliśmy rolę, można powiedzieć, tak zwanego prokuratora i ciężko jakby prokuratorowi komentować wyrok sądu, czy tutaj kontestować. To zapytam inaczej, czy uważa pan, że kryzys dopingowy w Rosji został zażegnany? Powiem tak, no jeszcze bardzo długa droga przed Rosją, żeby wrócić do, przed rosyjską agencją antydopingową, żeby wrócić do tej antydopingowej rodziny. Mamy Trybunał Arbitrażowy w Lozannie, potwierdził wszelkie dowody, które dostarczyliśmy na manipulacje, wszelkie dowody na oszustwa antydopingowe w Rosji. Wygraliśmy ten spór. Sankcje zostały zmniejszone przez Trybunał Arbitrażowy w Lozannie w kontekście tego, co my proponowaliśmy, i tutaj byliśmy, jeśli chodzi o ten zakres sankcji, rozczarowani. No ale patrzymy w przyszłość, mamy całą mapę drogową, którą Rosja musi przestrzegać, musi współpracować ze Światową Agencją Antydopingową, żeby wrócić do pełni praw, i będziemy na pewno monitorować i współpracować w tym kontekście z Rusadą, żeby za kilkanaście miesięcy można było powiedzieć, że sytuacja się zmienia. Aczkolwiek to nie jest prosta droga i te wytyczne są bardzo, bardzo ścisłe, bardzo mocne do tego, aby rosyjska agencja antydopingowa była w pełni niezależna i żeby mogła wrócić do systemu. W każdym razie Rosja nie może zaliczyć występów na Euro 2020 do udanych, ale właśnie niektórzy się zastanawiają, dlaczego Euro 2020, skoro jest 2021 rok. No ale to wszystko dlatego, przede wszystkim przez to, że była pandemia, że to ten cały turniej został przesunięty, ale już nie było w zasadzie sensu zmieniania loga tego wszystkiego, też na koszulkach, kubkach i tak dalej, ale to zostawiamy. Ja chcę zapytać inaczej, jak pandemia wpłynęła na działania antydopingowe na świecie, jak wpłynęła na działania Światowej Agencji Antydopingowej? Pierwsza, powiedzmy sobie, faza pandemii w zeszłym roku oczywiście wpłynęła w tym kontekście, że zostały, ze względu na twardy lockdown w większości krajów na świecie, zostały ograniczone testy. Natomiast ja wielokrotnie w wywiadach mówiłem, że testy to nie jest jedna broń, jaką mamy przeciwko oszustom, także analiza paszportu biologicznego, przetrzymywanie próbek nawet przez 10 lat, czy śledztwa, które się toczą. Aczkolwiek mamy teraz, można powiedzieć, dobre wiadomości dla środowiska sportowego, że mimo trudnej sytuacji pandemicznej, na przykład w marcu tego roku, czy w innych miesiącach tego roku, mieliśmy więcej przeprowadzonych testów poza zawodami niż w analogicznym okresie w 2019 roku, kiedy jeszcze nikt nie myślał nawet, że będzie pandemia. Więc mimo tego wiele agencji antydopingowych, dzięki współpracy z WADą, dzięki regulacjom bezpieczeństwa, które wprowadziliśmy, przeprowadza testy poza zawodami. I te liczby są naprawdę imponujące mimo tych trudności, więc jestem dobrej myśli. Także w Tokio będziemy testować nową metodę, którą chcemy wprowadzać, tak zwaną metodę suchej krwi, która od września wyjdzie, września, października wejdzie normalnie w życie. To jest pobieranie małych ilości krwi za pomocą małych urządzeń. Można to porównać do tych urządzeń, które są używane przez diabetyków. I ta nowa, dodatkowa metoda testowania pomoże nam rozszerzyć testy, szczególnie w tych miejscach, w których jest mniej ze względu na koszta, prawda? No bo normalne metody, normalne pobieranie krwi czy moczu, całe procedury z tym związane są bardzo, bardzo kosztowne. Ta dodatkowa metoda oczywiście nie zastąpi tych normalnych, ale może przyczynić się do znacznego zwiększenia liczby testów na świecie, i to jest nasz cel. No i wspomoże również te metody, które do tej pory były stosowane. A teraz pytanie, bo skoro już wywołany został temat Igrzysk Olimpijskich w Tokio, one pod koniec lipca się rozpoczynają, również przesunięte z powodu pandemii. Rozumiem, że ten czas w tym momencie i na samych Igrzyskach Olimpijskich to będzie czas bardzo wzmożonej pracy dla WADY. My jako Światowa Agencja Antydopingowa mamy trochę inną rolę podczas igrzysk. Same testy będzie przeprowadzać tak zwana agencja ITA. To jest agencja wyspecjalizowana, współpracująca z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim, która zajmuje się taką operacyjną działalnością, czyli właśnie pobieraniem próbek, testowaniem, i oni odpowiadają za testy przed igrzyskami i w trakcie igrzysk. Natomiast my jako agencja będziemy mieli tak zwanych niezależnych obserwatorów na igrzyskach, którzy będą monitorować przebieg całego procesu antydopingowego, czy jest zgodny z przepisami, czy nie narusza standardów. Więc my jesteśmy takim znaczy regulatorem, który w trakcie igrzysk po prostu będzie sprawdzał, jak ten system działa. Natomiast oczywiście jako agencja my nie przeprowadzamy testów, my nie testujemy zawodników, my zajmujemy się regulacją całego systemu, nadzorem nad całym systemem. I tak też to będzie wyglądało w trakcie igrzysk olimpijskich, czyli przedstawiciele agencji jadą na igrzyska i będą zajmować się kontrolowaniem systemu, można tak powiedzieć. Cały czas,
pomimo tej walki z dopingiem słyszymy o zawodnikach czy zawodniczkach, którzy są dyskwalifikowani z powodu stosowania dopingu. Jednym z takich przykładów było zdyskwalifikowanie amerykańskiej biegaczki na 4 lata z udziału w zawodach sportowych po tym, jak w jej organizmie wykryto niedozwolony steryt nandrolon. I ta zawodniczka tłumaczyła się tym, że zjadła przed badaniem burrito, chyba tam z wieprzowiną w środku, i że Światowa Agencja Antydopingowa dopuszczała taką możliwość, że ten steryt w tej wieprzowinie mógł się znaleźć. Jak pan, panie prezydencie, traktuje takie przypadki, takie tłumaczenia zawodników? Bo wydaje mi się, że dosyć często zawodnicy w różny sposób próbują się ratować po pozytywnym teście na doping. Oczywiście każdy zawodnik ma prawo do obrony i stosowania różnego rodzaju argumentacji, więc od mniej lub bardziej wiarygodnych. Natomiast my mamy zaufanie też do instytucji, które te sprawy badają. To nie jest tak, że my za wszelką cenę, czy WADA, czy inne agencje za wszelką cenę starają się tak naprawdę ukarać, nie uwzględniają argumentacji sportowców, ale naprawdę te tematy są bardzo dobrze przedyskutowywane, analizowane, i ja staram się nie analizować poszczególnych przypadków, bo tych przypadków przecież mamy sporo na świecie, zawodników złapanych na dopingu, nie komentować. To jest skomplikowany też proces prawny, zawodnik ma prawo do obrony, więc ja jako prezydent Światowej Agencji Antydopingowej nie wypada mi, dopóty też nie zapadnie wyrok, komentować tych spraw. Mogę skomentować, mogę powiedzieć, że wczoraj Światowa Agencja Antydopingowa wygrała bardzo skomplikowany spór bardzo znanego chińskiego pływaka Sang Yanga. Wczoraj Trybunał Arbitrażowy w Lozannie nałożył na niego sankcję 4 lat i 3 miesięcy, tym samym po odwołaniu, które zostało uwzględnione, tego sportowca, więc finalnie temat jest zamknięty. Spotkał się z dyskwalifikacją, można powiedzieć, racja była po stronie WADA. Panie ministrze, kolejna dość kontrowersyjna sprawa, trudna sprawa, trudna też wydaje mi się w ocenie. Laurel Hubbard będzie pierwszą w historii transpłciową olimpijką, która wystąpi na igrzyskach. W 2013 roku Nowozelandka dokonała korekty płci, wcześniej rywalizowała z mężczyznami. Teraz pytanie do pana prezydenta, czy to jest kierunek, w którym sport powinien iść? Bo niektórzy mogliby powiedzieć, że jest to albo zamierzona, albo niezamierzona, zamierzony albo niezamierzony doping. Ja powiem tak, to tą sprawę bardzo mocno trzeba rozgraniczyć, tak, i spojrzeć bardzo chłodno, jakby abstrahując od kwestii moralnych, etycznych i tego, jaką mamy opinię w tej sprawie. To przede wszystkim to nie jest kwestia związana z dopingiem, to nie jest zupełnie kompetencja Światowej Agencji Antydopingowej, gdzieś komuś może się wydawać, że WADA powinna w tej sprawie zabierać głos, nie, by to federacje sportowe w tej sprawie są odpowiedzialne za to, czy ruch olimpijski, czy federacje, wyrażając zgodę na dopuszczenie takiej zawodniczki czy zawodnika do startu. Natomiast patrząc czysto naukowo, przekroczenie dozwolonego poziomu testosteronu w organizmie, zostały pewne poziomy ustanowione przez naukowców, skutkuje dyskwalifikacją, tak? Może być to tak uważane. Jeśli ten poziom jest obniżony, no to zgodnie z czysto naukowego punktu widzenia taki zawodnik, taka zawodniczka może startować na igrzyskach. Natomiast no to nie jest kompetencja zupełnie. Panie prezydencie, to w takim razie na koniec naszej rozmowy ostatnie pytanie ode mnie. Czy zasady rywalizacji, ten kodeks WADA stanie się obowiązujący dla wszystkich na całym świecie kiedyś? Co trzeba zrobić? Jaką pracę wykonać, żeby tak było, żeby ten sport był jednolicie traktowany w kontekście dopingu na całym świecie przez wszystkie federacje? Znaczy, sytuacja jest już zupełnie inna, dlatego tak jak wcześniej wspomniałem, mamy około 700 sygnatariuszy kodeksu, w tym 191 państw, więc generalnie przed 1999 roku, kiedy WADA nie funkcjonowała, system był totalnie różny w każdym praktycznie kraju, każdy sobie ustanawiał własne reguły. Teraz jest kodeks, który obowiązuje. Oczywiście są miejsca, są, nie wiem, jakieś tam prywatne organizacje, które nie są sygnatariuszami kodeksu, na które nie mamy wpływu, jak choćby niestety NBA, NFL, NHL, choćby tak zwane Major Leagues w Stanach Zjednoczonych, nad czym ubolewam, ale generalnie można powiedzieć, sport jest uregulowany i kodeks antydopingowy obejmuje
zdecydowaną większość sportów i krajów. Musimy postawić kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję, panie prezydencie, za rozmowę. Tak. Dobrego dnia życzę. Trzymamy kciuki za spotkanie reprezentacji Polski w meczu ze Szwedami. Moim i państwa gościem był pan Witold Bańka, prezydent Światowej Organizacji Agencji Antydopingowej. Dziękuję państwu za uwagę i zachęcam do tego, żeby pozostać z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce.pl. Wracamy za moment.